Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Michał, dzisiaj jest ze mną Alan. Dzień dobry. I zapraszamy Was na drugą część naszych wrześniowych przewidywań nominacji oscarowych. Odsyłamy oczywiście do pierwszej części, jeśli nie oglądaliście. Omówiliśmy tam kategorię najlepszy film i reżyserię. No i będziemy się odwoływać trochę do tego, co mówiliśmy, także warto, żebyście wiedzieli, co się wydarzyło. A w tym materiale omówimy cztery kategorie aktorskie oraz dwie kategorie scenariuszowe. Dużo się przetasowało też, dużo się zmieniło, odkąd nagrywaliśmy poprzednio. Także trzeba wszystko przedyskutować i zaczynając od kategorii aktorka pierwszoplanowa, no trochę mi, szczerze mówiąc, sprawia ból głowy to, co się tutaj dzieje, bo nie mam pojęcia, kogo dać na pierwsze miejsce w tym momencie, bo mam cztery aktorki. Mam cztery aktorki, które mogłem dać na pierwsze miejsce. Znaczy dla mnie sprawa jest prosta. Masz Mikey Madison, sprawa. Tak? Tak, po prostu mam Mikey Madison, tak. Dla mnie to nie, jakby mi się wydaje, że ona jest zbyt młoda po prostu. I mi się wydaje, że to nie ma nic znaczenia, bo mi się wydaje, że Anora zrobi takiego sweepa, że po prostu wygra wszystko, co jest tak w zasięgu zwycięstwa, a żadna inna rola nie pasuje mi na zwycięstwo. One wszystkie pasują mi na nominację, a nie pasują mi na zwycięstwo. Nie, no, ale z tymi filmami. Ale właśnie Mikey Madison też nie. No, oni nie nagradzają takich młodych aktorów na pierwszym planie szczególnie. Ale jak ona zmiecie nagrody krytyków i pewnie wygra i SAG, i Globa. Czemu miałaby nie wygrać tego Oscara? Po prostu to jest dosłownie film Anora, o Anorze. Jeżeli się podoba, to myślę, że głównie też za sprawą roli Madison, która jest chwalona dosłownie w każdej pozytywnej opinii na temat tego filmu. Myślę, że po prostu jeżeli Anora się dzieje, to Mikey Madison się dzieje. Nie widzieliśmy Anory, więc nie wiemy, ale takie mam przeczucie, że to się musi wydarzyć razem. Nie wyobrażam sobie, żeby Anora wygrała i Amy Adams wygrała. No nie. Ja sobie wyobrażam jak najbardziej. Albo Angelina Jolie. No to tym bardziej nie, bo ta to już ma jednego Oscara i też nie za bardzo zasłużonego. Amy Adams oczywiście ma tę narrację, że no w końcu trzeba ją nagrodzić, ale no myślę, że Amy Adams jest po prostu Peter O'Toole i nie wygra nigdy. No, ona zawsze się pakuje nie tam, gdzie trzeba, nie te filmy, co trzeba i nie, ja nie widzę drugiego miejsca nawet na ten moment. Przyznam się bez bicia, nie wiem, kto tu jest drugi. Nie. Ja mam top 5 i myślę, że to top 5 może się nawet utrzymać do Oscarów, ale Madison wygrywa, reszta to loteria. No dobra, dam ten Madison na pierwszym miejscu. Niech ci będzie. Może faktycznie jest najwięcej argumentów za nią. Chociaż moim zdaniem to, że jest tak młoda, jest tutaj trochę ważne. No ale cóż, zobaczymy, jak obejrzymy Anorę. Po drugie, no tak, jest Amy Adams, jak mówiliśmy, też wspominaliśmy w poprzednim materiale, że no jest to film, który się przyjął średnio wśród krytyków, ale na pewno znajdzie swoich odbiorców wśród publiczności, że będzie ważny, szczególnie dla kobiecej części Akademii, która nie jest aż taka duża chyba. Nie aż taka duża, jak niektórzy by chcieli. Ale no Amy Adams tę nominację na pewno dostanie. O zwycięstwo, no raczej nie, no bo też nie ma tam takiej transformacji, jak można było oczekiwać po opisie filmu. Jest potem ta Angelina Jolie. Moim zdaniem może się liczyć w walce o zwycięstwo, bo Maria jest przystępnym filmem jak na Larreina. Jakby to nie jest Spencer. I tak jak mówiłem w moim materiale z Wenecji, sądzę, że to się dobrze przyjmie. I to chłodne przyjęcie przez krytyków jest trochę niezasłużone. Też Angelina Jolie sama śpiewa w tym filmie i przez ponad pół roku uczyła się śpiewu operowego, żeby sama mogła śpiewać tutaj. A to jest zawsze jakiś boost i to zawsze pomaga w kampanii, jeśli aktor faktycznie robi coś takiego. Tak jak Bradley Cooper się nauczył dyrygować. No to sam się wyjaśniłeś, jak ci powiedzieć. Fajnie. No tak, no tak.
No i nie no, czwarta. Michał, bo ty szukasz dziury w całym. To na razie ma wszystko sens. Ja myślę, że tutaj nie ma co. Ja rozumiem, że tutaj myślenie krytyczne jest jak najbardziej wskazane w większości przypadków, ale zostaw te Mikey Madison po prostu. Na razie dosłownie, poza tym, że ona jest mało znaną aktorką, to nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań wokół niej. Ja myślę, że też fakt, że nie ma konkretnego drugiego miejsca, jest wrzesień, ja wiem, ale nie ma konkretnego drugiego miejsca, sprawia, że wiesz, trochę dostanie głosów Amy Adams, trochę Angelina Jolie i Mikey Madison wygra po prostu. Więc tutaj ja myślę, że wszystko działa na jej korzyść, wszystko. To, no bo w tym momencie uważasz, że Anora wygra Best Picture, reżyserię, scenariusz i aktorkę pierwszoplanową, tak? Tak, tak. Kiedy się ostatnio coś takiego zdarzyło? Może to jest głupie pytanie, może się niedawno zdarzyło. Ale ja myślę, nie, że to jest głupie pytanie, bo nie wiem, co ono ma wykazać. No, znaczy... Aha, a nie, no dobra. Everything, Everywhere, All at Once, tak? Ale no tak, ale to wygrało jeszcze inne. No to nie, chodzi nie mi, że o co ci chodziło. Film, reżyseria, scenariusz i rola pierwszoplanowa. A no to jak są dobre filmy, naprawdę to tak wygrywają. No to nie jest jakieś... No tak, no Everything Everywhere tak wygrało. No na przykład, tak. No ja po prostu... Ale wcześniej... Ja myślę, że... To jest tego typu sweep, że Anora to jest typ Parasite, typ Everything Everywhere, więc dlatego ja to daję też w aktorce, bo ja rozumiem, że Anora gdzieś powinna móc przegrać, ale Anora nie będzie miała tyle nominacji. To dosłownie to są jej nominacje plus montaż, może zdjęcia. Więc to są tylko 4 Oscary, no a film raczej nie wygra Best Picture bez wygrania 3. No tak, tak. Łącznie z Best Picture, więc no powinno się, gdybyśmy jeszcze aktora mieli, to byśmy mogli się pokusić, że faktycznie przesadzam, ale jeżeli to jest tylko aktorka, no to szczególnie w filmie, który ma tak dobrze rozłożone akcenty na tą reżyserię, scenariusz i na aktorkę i że te wszystkie 3 elementy są tak samo mocno wyeksponowane i są tak ważne dla jakości tego filmu, że no nie, wiesz, no czasami się mówi, a to jest bardziej film reżyserski, a to jest bardziej film scenariuszowy, a ten jest bardziej pod aktorów, a Nora to się wydaje, że po prostu te wszystkie 3 rzeczy ma tak samo dobre i tak samo ważne i tak samo wyeksponowane. Tak no mi się chyba wydaje. Że też The Brutalist po prostu wygra reżyserię. To też może. No jak prawda, no okej. Okay, no. Nie. Niech ci będzie. No, dobrze, no bo ja mówiłem o tym moim top 4, tak, no bo jak według mnie te 4 aktorki są tutaj bardzo, bardzo pewne tej nominacji i tą czwartą jest Carla Sofia Gascon, czyli tytułowa Emilia Perez. Tak, tak. No i oczywiście za nią stoi wspaniała narracja, że to jest transpłciowa aktorka. A poza tym jest w jednym z najmocniejszych filmów i gra tytułową rolę, także... Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak powiedziałeś za nią stoi wspaniale, zacząłem się śmiać, bo powiesz Nicole Kidman. Pewnie. Ty wspaniała narracja. Ja mówię, kurde, ja to się śmieję, on poważne rzeczy mówi. Tak, nie, no, czy też masz takie top 4, tak? Tak, też mam takie top 4 i nieważne w jakiej kolejności, nie będę się z tobą tutaj wykłócał, bo to są pierdolone. No tak, zobaczycie na tabelce. Tak. No a na piątym... Michale, no musisz poruszyć temat Baby Girl. Dlaczego ten film ma tam prawie 90 na Metacritic? Dlaczego ten film dostał Puchar Wolfi? Ja nie wiem, ale ja nie wiem. A czy jakby, no wiem, że to się spodoba ludziom, tak? Jakby, no okej. Okay. Jakby ja go nie cierpię, ale to jest, wiem, moja subiektywna opinia, z którą mało osób się zgodzi. Wiem, że dla większości to będzie dobry film. Ale no nie aż tak, no błagam, jakby nie wiem skąd są te recenzje. Nie wiem skąd znaczy, oni to wyciągnęli. Ja ten, bo coś miałem dobrego do powiedzenia, a nie... bo ten film wygląda dla mnie jak takie Fair Play na przykład rok temu. Ja nie pamiętam, żeby Fair Play się liczyło w walce o Oscara i nie pamiętam, żeby miało tak dobre recenzje, szczególnie, że to wygląda jak gorsza wersja tego filmu. Dlatego mnie to po prostu zastanawia, no bo jednak coś w nim musi być, skoro ma aż tak bo ja myślę, że to jest po prostu fajne kino rozrywkowe, a nie. Nie, to jest cięższe.
jakby mi to przypominało to Good Luck to you, Leo Grande, tylko że to Good Luck to you, Leo Grande to była komedia, tak, a to jest dramat. No to ja nie wiem. No to też na święta wychodzi, więc taki film na święta. Bez sensu. No dla mnie to jest naprawdę takie 50 twarzy Greya, tylko z dobrym aktorstwem. Albo takie Good Luck to you, Leo Grande, tylko że na poważnie. Nie robisz dobrej reklamy temu filmowi. No bo znasz moją opinię na ten na temat tego filmu, tak. No znam, no. Ale ja myślę, że jest spoko, ale nie aż tak. Ale ja nie sądzę, żeby to był film na Oscary. No ta Nicole Kidman jest tutaj tylko dlatego, że wygrała, no bo jakby no jest to dobre aktorstwo, tak. Jakby jaki ten film nie był, no to Nicole Kidman jest świetną aktorką i bardzo dobrze zagrała tę rolę. Ale to nie sprawia automatycznie, żeby to była nominacja Oscarowa. No nie sprawia, ale to w porównaniu do tam tych Ronanów, do dwóch aktorek z The Room Next Door, co jest tak głupie, kurwa, że w głowie się to nie mieści, żeby obie aktorki z The Room Next Door dać na pierwszy plan. To jest pozbawienie się jakiejkolwiek nominacji. Gratulujemy. No to nie wiem, no po prostu tak, Nicole Kidman ma najwięcej sensu, no bo Nicole Kidman to jest jednak tak jedna z ulubienic Akademii, nie? Jak jest szansa nominować Nicole Kidman, to raczej to robią, a ten film, mówię, wychodzi na święta i ma tak dobry odbiór, gdyby to nie miało takich dobrych ocen, to ja bym tego nie typował, bo to się wydaje jak jakaś fanaberia ludziom, którym się to podobało w Wenecji i którzy to dają, bo Puchar Wolpi, ale nie, no ta Nicole Kidman ma sens naprawdę, więc... Ja ją będę typował, ale mnie to dziwi po prostu. Mnie to dziwi. No ja ci powiem, że ja na ten moment będę typował Tilda. A jednak, czyli decydujesz się na jedną z tych aktorek tutaj. Decyduję się, tak. No bo jakby Tilda Swinton jest bardzo lubiana i też ta postać, którą ona gra w tym filmie. No już tak tyle emocji ona wzbudza i ona jest taka urocza i zabawna. Chce się ją przytulić po prostu. I sądzisz, że głosy też... się nie podzielą tutaj? Sądzę, że nie, no bo jakby no Tilda Swinton jest zdecydowanie większym standoutem aktorskim. Jakby obie są znakomite oczywiście, ale ten film jest przede wszystkim o postaci Tildy Swinton i o tym, co ona przeżywa. I jakby cała waga emocjonalna tego filmu jest nakierowana na Tildy Swinton. Więc sądzę, że ona tutaj wyraźnie powinna zdobywać więcej. No to znaczy, no to piąte miejsce jest otwarte, tak? I tak z tych wszystkich opcji, które tutaj są, ja wybrałem Tilda Swinton na ten moment. Bo The Room Next Door na pewno ludzie obejrzą. I ta rola jednak zapada w pamięć. No to jest to, co najbardziej zapada w pamięć w tym filmie. No ma to sens, ale ja uważam, że cię nie słucham aż tak, bo ty nienawidzisz Baby Girl. Ja myślę, no że tak, to jest trochę zakrzywiony obraz rzeczywistości. No możliwe, tak. Możliwe. Bo to co mówisz ma sens tą Tildą Swinton, ale jakoś tak, no nie wiem. No wydaje mi się, że to się źle skończy dla tego filmu, ta kampania bezsensowna. Znaczy tak, no, gdyby była na drugim planie, to by na pewno miała na mnie. No tam nie ma kogo wstawić, jeżeli masz no rację tak, do tej roli, to nie ma tej wątpliwości. Natomiast warto jednak wspomnieć o Maria Jean-Baptiste, bo niby jest wybitna i ten film jest dobry, czyli jednak no, scenariusz dla Mike'a Lee znowu się pewnie wydarzy. Może się załapać na to piąte miejsce. Piąte miejsce jest otwarte dla takich aktorów, więc po prostu myślę, że trzeba poczekać i zobaczyć, jak to się będzie rozwijało, czy będzie kampania, czy nie. No na razie jej nie typuję, ale mam ją na oku. No ja też. I na oku też mam Saoirse Ronan i The Outrun, ale czy ty też to masz na oku, czy ty jesteś największy hater Saoirse Ronan i nie? Największy, nie, mam na oku najbliżej potem Demi Moore już za Substancję. Ale nie oglądałeś The Outrun? Nie. No ja też nie. A masz zamiar obejrzeć? Bo ja nie. Nie wiem. To chyba teraz w kinach leci u mnie. A to w Polsce nie ma takich rzeczy. Nie powiem, że luksusu, bo to ten luksus nie jest. Ale... Znaczy, no ja jestem w Szkocji, a to film o Szkocji, tak. Także
Może się przejadę. Ja myślałem, że o alkoholizmie, a nie o szkodzie. No ale, no tak, no ale to jedno znaczy drugie. Padny rasizm. A co sądzisz o June Squibb? A, nie no. Bo jest wyżej niż Demi Moore. Już. Tłumaczyłem ci już. No wiem, no, nie, nie. Ale ty nie masz jeszcze śmiać, bo ta temat nie jest jakiś zajebisty film, a ja rozczarowany byłem trochę tym filmem. On nie jest jakiś zajebisty. To jest taki sam film jak każdy inny dla starych ludzi. To znaczy jak taki Book Club na przykład, a tego nie widzisz na Oscarach. Więc dziwi mnie to, że to było w Sundance i że... Znaczy John Skip dostaje nominację pewnie do tego Globa za komedię, no. Ale nie wiem czemu. Znaczy, bo jest stara, no ja wiem, no jest stara i dobrze zagrała, ale tam ja jestem koneserem filmów dla seniorów i wcale nie uważam, żeby to było jakieś wybitne osiągnięcie w tej dziedzinie, czy to aktorsko, czy po prostu filmowo. Więc proszę się tutaj nie śmiać, Telmy, bo to się nie ma z czego śmiać. Dobrze, idziemy do aktora. Co się wydarzyło w aktorze? No Daniel Craig wypadł przede wszystkim. Bo się okazało, że queer to jednak nie jest drugie Call Me By Your Name, czy to nie jest jakiś bardzo romantyczny dramat, tylko jest to taki dosyć głęboki art house, dlatego bardzo chaotyczny i pocięty. Także ja sądzę, że Craigowi mówimy do widzenia. Ja też tak sądzę. Pojawił się za to Adrian Brody i The Brutalist. I ja się waham na pierwszym miejscu między Brodym a Domingo, no bo jednak z Brodym mam ten sam problem, który mam ogólnie z The Brutalist, czyli z tym, że to jest mało przystępny film. A Sing Sing, jeśli się przebije, no to jest przystępny i rola Domingo na pewno więcej emocji wyzwala. W porównaniu do Brodiego, który no jednak ten film jest chłodny, tak? I oczywiście jest to świetna rola, ale to nie jest rola, która pasuje na zwycięstwo w porównaniu do poprzednich zwycięzców. A Domingo ja bardziej pasuje. Chciałbym dodać, że Adrian Brody już ma jednego Oscara. To nie jest aktor, który potrzebuje więcej niż jednego Oscara. Myślę, że wszyscy są tego świadomi. I jeżeli Brutalist jest tak, jak mówisz, to myślę, że Brody nie wygra. Ale mam go na drugim miejscu. Natomiast na pierwszym nie mam Domingo. Domingo mam na trzecim na razie, w środku tabeli. No, może na czwartym, bez przesady, że na trzecim, bo ja już mówiłem, co sądzę o Sing Sing w poprzedniej części. No ja uważam, że Ralph Fiennes naprawdę powinien już mieć tego Oscara i to jest hańba, że on tego nie ma. I chciałbym, żeby w tym roku był taki moment, jak kiedy Gary Oldman swojego Oscara w końcu otrzymał za Darkest Hour, a myślę, że Conclave to jest... Nieco podobny film, tylko trochę lepszy. No wiadomo, to nie jest rola graficzna, to nie jest rola, w której jest dużo make-upu, ale każda recenzja Conclave bardzo sobie Fiennesa ceni. A no to jest jeden z naszych najlepszych aktorów na świecie i Oscara nigdy nie ma. Został obrabowany za wybitną rolę w Liście Schindlera, gdzie chyba zagrał najlepszego nazistę w ogóle w historii kina. Był tak przerażony. Nie widzieliście Listę Schindlera w ogóle? Tak. No to naprawdę oglądanie Ralpha Fiennesa w tym filmie to było gorzej niż potwora z horroru po prostu. I no ja myślę, że to jest skandal, że on tej statuetki nie ma i myślę, że jeżeli jest szansa, to faktycznie mogą po prostu ludzie chcieć mu to dać. Szczególnie za film, który jest w top 5 i za mocną rolę. No bo też wiadomo, to jest kandydat do scenariusza adaptowanego, myślę, że będą mocne dialogi tutaj, różne kłótnie, ale wiesz, to jest taka rola, która łączy oscarbaitowość z nieoscarbaitowością, bo tam wcale nie będzie płaczu, darcia mordy i tak dalej, to jest jednak rola, która wpisuje się w gust Akademii, ale też nie jest taka nazbyt oscarowa, więc powinna się spodobać też ludziom, którzy szukają czegoś innego. Więc tak, ja sobie tego Ralpha Fiennesa zostawię na razie i bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby to się wydarzyło. Trzymam za niego kciuki. Jeżeli Ralph Fiennes zostanie Oscara, to myślę, że będzie naprawdę taki moment, może taki najbardziej warty zapamiętania z tej całej gali, więc tak. No nie wiem, czy to jest taka rola, która będzie wywoływała dużo emocji.
Czy to nie będzie taki na przykład Colin Farrell z Banshees of Inisherin, że wszędzie te nominacje dostaje może być. I jakby jest takim bardzo solidnym trzecim miejscem na przykład, ale jeśli chodzi o walkę o zwycięstwo, no to jednak się nie liczy. Ale wiesz... No bo też jednak, no jakby, no nie wiem, czy moim zdaniem porównanie do Oldmana jest zasadne, no bo powiedziałeś, no co innego film biograficzny z toną to make-upu chodzi, i tak dalej, a co innego... Chodzi o pozycję aktora, który nie ma cały czas Oscara. Jest, myślę, że taka chęć, żeby mógł go w końcu przyznać. No tak, ale to jednak też jest... zależy od tego, jaki to jest rodzaj filmu, jaki to jest rodzaj roli. No rodzaj filmu jest taki sam dosłownie, tylko lepszy. Rola, no nie, no bo to nie jest film biograficzny i to jest postać fikcyjna, tak? Ale to jest Oscar dla Brytoli. Ale ale jednak co innego grać Winstona Churchilla, a co innego grać fikcyjnego papieża czy tam kardynała. No dobrze, myśl sobie co chcesz. No ja myślę, że tutaj to jest dobry typ na ten moment. Ale też może być trochę myślenie życzeniowe, nie, ale no Coleman Domingo nie, jeżeli nie wierzę w Sing Sing. Adrian Brody też mi też nie pasuje nie. Ten Domingo. To może jednak ten Adrian Brody najbardziej pasuje. Ja myślę, że jeszcze mogę zdanie zmienić, jak obejrzę Brutalist i że Adrian Brody po prostu dostarczy taką rolę, że naprawdę. Wiesz co, stawia tego Brody'ego jednak na pierwsze miejsce. Ale to on... opisz trochę bardziej jego aktorstwo, bo ja jestem tak ciekawy, no. Myślę, że nie zmienię tego pierwszego miejsca, bo mówię, no to jest jednak Ralph Fiennes, ale no Brody jest mocny, jest mocny. Ja... No bo on, wiesz, no to jest historia człowieka, który ma ogromne ambicje i potem jest zrujnowany przez te ambicje i przez ludzi, których napotyka. To się wydaje bardzo emocjonalne, ale przez to, że ten film jest taki ciemny i chłodny, no to ten odbiór tych emocji jest też taki ciemny i chłodny. Więc jakby na papierze, jak się czyta opis, tak, no to brzmi to bardzo pod zwycięstwo. Czy po prostu, jakby no mój problem z tym filmem jest taki, że to jest takie wszystko ponure. No nie wiem, ciężko mi to wyjaśnić. No ja rozumiem, o co ci chodzi. Tak pokrętnie, ale rozumiem. Dlatego, no Ralph Fiennes, no. No ja zostawię tego Brody'ego. I też jakby biorąc pod uwagę, że on wygrał za pianistę 20 lat temu. I teraz gra kolejną biedną, żydowską postać zrujnowaną przez życie. No to się tak łączy. I tak po 20 drugi lat... raz za to samo nagrodę dostać. No Ralph Fiennes nigdy nie dostał. No. A pracuje twardo... No według mnie Konklawe to nie jest film na zwycięstwo w żadnej kategorii po prostu. No generalnie tak. No. Gdyby to był inny aktor... to bym tego nie typował, ale to jest Ralph Fiennes. Ja bym na niego głosował, to jest Ralph Fiennes i on ma wygrać kiedyś. Nieważne za co. Ma wygrać. Ja nie uważam, że to jest jakiś tam argument za tym, że bo porównałeś to do Colina Farrella, ale Colin Farrell jest jednak jeszcze w miarę młody i to nie jest aż tak uznany aktor, a Ralph Fiennes jest taki tyran tego zawodu, no. Który no naprawdę już się nagrał tyle ikonicznych ról, tyle nominacji nazbierał, otarł się o tego Oscara już dwa razy i nie może. A to jest film trzeci, czwarty. Dobra, i tak nie dojdziemy tutaj do no żadnych kolejnych wniosków. No nie dojdziemy. Czwarte miejsce Chalamet. Trzecie u mnie, ale tak. No, okej. Okay. I potem na piątym ja mam Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę, że to jednak wychodzi. Że to ludzie zobaczą. Sądzę, że SAG też będzie bardzo zainteresowany tą rolą, bo w liberalnych środowiskach amerykańskich hejtowanie Donalda Trumpa jest oczywiście z uzasadnionych przyczyn, ale jest bardzo popularne. Także też jeśli Oscary będą miały taką możliwość, to sądzę, że w to pójdą. No ja myślę, że dystrybucja zabije The Apprentice i nikt tego filmu nie obejrzy po prostu. I na tym się sądzę, skończy. Że to... No to prawda, że jest taki argument. Ale mi się wydaje, że ten film jest wystarczająco medialny.
z tym, że ten producent nie chciał pozwolić na to, żeby ten film wyszedł. Że jednak ludzie o tym słyszeli. Pamięta jeszcze o tym? Myślę, że nie. Sądzę, że w Stanach tak. Może. Znaczy, szczególnie, no oczywiście, że na siłę tego filmu jest to, że są w tym momencie wybory. No całe Stany będą żyły tymi wyborami, czy już teraz żyją tymi wyborami. Więc wszystko, co jest związane z polityką i z Donaldem Trumpem, pojawia się w przestrzeni publicznej. No dobra, ale pojawia się teraz, a jak on przegra po prostu, to kogo to... Znaczy, no przegra, no w sumie to prawda, no tak, no bo... No tak, to masz rację. No bo jak już ten Trump przegra, to czy w tym głosowaniu... Czy jest sens skopać leżącego? No to tak, pewnie jest, nie? Dla głosowanie jest grudzień, styczeń, to jakby czy dalej będą tym zainteresowani? Czy już stwierdzą, dobra, dziad przegrał, koniec tematu? Wiesz, no ja jestem pierwszą osobą, która by chciała typować Sebastiana Stana tam, że jeżeli ja go nie mam, to jest coś na rzeczy. To jest... Myślę, że po prostu film martwy już. Nie, znaczy ja go zostawię. Ja sądzę, że biorąc pod uwagę, że nie ma moim zdaniem tej mocnego piątego miejsca, to będzie wystarczająco wiele osób, które będą chciały po prostu jeszcze bardziej się wyśmiać z Trumpa. Może. No miejmy nadzieję, bo Sebastian Stan to jest aktor, który zdecydowanie zasługuje na nominację Oscarową, natomiast no ja mam Chucka, no. Ja mam Chucka tutaj na piątym miejscu. Niby to nie jest takie oczywiste, może nie jest, ale też mi się wydaje, że Tom Hiddleston to jest też taki aktor, który się wybił na Marvelu, ale ma trochę większy talent i w końcu ma możliwość pokazania go w filmie, który się liczy do Oscarów i no jest tytułowym Chuckiem. Wydaje się, że to będzie trochę emocjonalna rola, trochę komediowa, trochę dramatyczna. No Tom Hiddleston nie jest utalentowany i myślę, że z takim materiałem faktycznie może coś ciekawego pokazać. A że konkurencja jest trochę lipna, no to póki co sobie go zostawię. To się stanie, zobaczymy, ale no myślę, że to ma najwięcej sensu na ten moment. No, może być, prawda. Szczególnie jeśli wierzymy w ten film. No to tak. No ja go nie będę wstawiał, ale jest to rozsądny typ, także daję okejkę. No i dziękuję. Chyba tyle, no bo jest John David Washington, który no jest okej. I więcej raczej nie ma już co mówić. Także chyba możemy przejść dalej. Czy coś chcesz jeszcze powiedzieć? Ja już nic nie chcę powiedzieć. No to aktorka drugoplanowa. Według mnie najgorsza kategoria, jeżeli chodzi o typowanie nominacji, bo to jest... Tu są trzy role. Dwie właściwie. I reszta to jest... Nie wiem. No tak, no jest Zoe Saldana, która jest naszą nową frontrunnerką i bardzo mnie to cieszy. Mnie też. Na Goldenie jest druga, ale no tak, no by... On jej jest najwięcej w Emilii Perez, tak naprawdę. I ona napędza ten film. I ona napędza tę historię. I jest świetna po prostu. No jest to rola jak najbardziej oscarowa. I nie jest to jakiś Oscar bait, tylko jest to po prostu wspaniałe aktorstwo, które zasługuje na wyróżnienie. Także trzymam kciuki, żeby została tą frontrunnerką do gali. I żeby dostała tę nagrodę. Tak, jeżeli Zoe Saldana wygra, to będzie jeden z najlepszych Oscarów aktorskich ostatnich lat, także to jest... No, bardzo mnie to cieszy. No, nie spodziewałem się, że to może się wydarzyć, a tu tak szybko została tą frontrunnerką i wydaje się być najpewniejszym Oscarem Emilii Perez obok filmu nieanglojęzycznego, chociaż Francuzi mogą tego filmu po prostu nie zgłosić, więc no tak, to jest piękne. Na drugim miejscu jest to Daniel Deadweiler. Jest, bo tak. Wszystkie reakcje i recenzje The Piano Lesson wspominają o Deadweiler jako o najlepszym elemencie filmu. Więc to, no, powinna to być spokojna nominacja. Też na pewno jest w Akademii wiele osób, które rozpaczają nad tym, jak Deadweiler nie dostała tej nominacji za Teal. I teraz będą szczęśliwi. I będą usatysfakcjonowani, że tym razem się udało.
To będzie prawdopodobnie Matt Neglia, no. To będzie prawdopodobnie jedyna nominacja tego filmu. Tak, no i co? I jest. Tak no. Być. No potem jest. Anjanue Ellis z Nickel Boys. No już nie jest kandydatką do zwycięstwa. Nie wiem, z czego to wynika. Chyba z tego, że to jest jednak to eksperymentalne kino. Nie, że, z tego, czy, że on czy, jej że tam jej prawie nie ma. Tak? Jej prawie nie ma i ona tam nic nie robi, no. Może się nie dostać po prostu równie dobrze, ale nawet nie ma z kim przegrać na ten moment. Ale masz ją, tak? Tutaj. No mam na trzecim, ale to już są dwa miejsca takie mocne, a reszta to już jest, mówię, no, loteria. No tak, no. No trzeba tutaj grzebać, no bo Izabeli Rossellini też jest bardzo mało. No, mówiłem wam, że to nie jest prawdziwa aktorka. Już mi się nie bierze do takich ról. Miałem rację. Powiedz mi, Michał, bo wstawiłem sobie teraz Felicity Jones. Też ją mam, tak. Powiesz. Też ją mam. Dobrze. No jest bardzo dobra, tak. To jest jakby jest ten sam problem z wszystkimi trzema rolami z The Brutalist, tak? Z tym, że one są takie chłodne, że to nie jest typowo oscarowe aktorstwo. Ale jeśli The Brutalist będzie, znaczy no jest jednym z najlepiej przyjętych filmów roku i zdobędzie masę nominacji, to sądzę, że te nominacje aktorskie zdobędą, tak. Chciałem, że to nie jest kwestia tego, jaka jest gra aktorska, tylko mi chodziło, ile jej jest. A dużo jej jest, filmów. Tak. Tak, no dużo to mnie jest, Roto tak. Kłamał chyba, bo on mówił, że mało. Tego, co ja pamiętam. A może źle pamiętam, bo kogoś się pytałem na pewno, bo chciałem ją wstawić i mówił, nie wstawię. Nie no, ona też ma tam takie sceny, jakby w których ona kradnie show i jest dużym wsparciem dla postaci Brodiego. I ta ich relacja na ekranie jest bardzo dobrze poprowadzona. Więc sądzę, że jak najbardziej. Ja myślę, że Felicity Jones na trzecie miejsce trzeba dać w takim razie raczej. No można. Szczególnie jeśli The Brutalist jest takim filmem, który można porównać do Power of the Dog na przykład, pod kątem jakby odbioru, krytyki i nominacji, no to Power of the Dog dostało te wszystkie nominacje aktorskie. Co byśmy o tym nie myśleli, nie? I sądzę, że The Brutalist też takie może być. No, może być. A co masz na piątym? Bo ja tu już odwaliłem chyba. No nie wiem. No bo trzymałem tą Rossellini, ale chyba ją trzeba wywalić. Ale no nie mam kogo tutaj dać. Ja dałem Lady Gagę, przyznam się bez bicia. No, to fajnie by było. Ale fajnie by było. No, to znaczy, że co? Ty mówisz z przekąsem, czy o co chodzi? No nie mówię z przekąsem, no ja ją bardzo lubię i uważam, że to jest bardzo dobra rola. Tylko, że ona jest zupełnie niewykorzystana w tym filmie. No, a w House of Gucci była wykorzystana i nie weszła na przykład. No, ale House of Gucci miała durny akcent. Ja myślę, że ten Joker jednak będzie filmem oglądanym, jeżeli w kategorii jest taki burdel, a to jest Lady Gaga i ona faktycznie jest bardzo dobra, no to i szczególnie, jeżeli kradnie show Phoenixowi, który wygrał Oscara za poprzednią część, to być może się to przełoży, plus Lady Gaga, może to jest ta kwestia, że Lady Gaga musi śpiewać, żeby dostać nominację Oscarową. W House of Gucci nie śpiewała, ale nie dostała, a teraz być może dostała. No w Jokerze śpiewa jedną piosenkę. Naprawdę? No, jak to jedną? Max dwie. No dobra, ale też i to myślę takie sobie niezbyt dobre. Ja myślałem pod kątem prekursorów i no myślę, że Globy i SAG Lady Gaga nominują. Globy nie. Na pewno nie te nowe Globy. O, nie, byłbym taki już pewny. Już prędzej Selena Gomez, moim zdaniem. Też, według mnie też do Globów i do SAG, ale myślę, że jednak Lady Gaga. Myślę, że właśnie to może być taka walka o to piąte miejsce między Gomez a Gagą. Ano, myślę, że jakość tych ról no, będzie a potem wejdzie Toni Collette, juror numer 2. I tyle z tego wyjdzie. Może. Ale Katy Bates ja przewidziałem. No, dokładnie. Więc ja czyli będę mówisz, że gdyby Toni Collette była, też przewidywał. Tak, a skoro myślę, nie przewidujesz, że to się nie wydarzy.
Tak, dokładnie tak myślę. Ale poczekaj, bo ja Katibę zacząłem późno przewidywać. No. Ale Okej, myślę, okay, że to jeżeli będę nie będę czekał. je przewidywał, to się nie dostanie. Ja chyba Zresztą to jest zostawię zamiast. Ja zostawię Rossellini. Nawet jeśli jest jej mało, no to co? Judah Hersha też było mało w Fabelmans. I co? Jakby czasami to, że tutaj jest mało aktora, to Ale co ty nie jest to porównujesz problem. W ogóle? To jest Isabella Rossellini. Ona tam nic nie będzie, po prostu na nic nie będzie robiła. Judd Hirsch był przez chwilę, ale on kradł ci show. Powiedzmy, a Isabella Rossellini to jest... Widziałeś kiedyś film z Isabellą Rossellini? Nie Powiedz wiem. Mi, że ona jest w stanie... Tak, widziałeś La Chimera na przykład. Powiedz mi, że ona jest w stanie wygrać, dostać nominację za jakieś dwie czy trzy sceny nic nie robienia. Nie, to nie jest ten kaliber aktorski, po prostu. Nie, mówię, no widzisz, że jaką kawę mam wszędzie wyżej niż ty i nawet ja mówię nie. Także coś jest... No ale no nie mam kogoś tutaj dać, no nie dam Lady Gagi. Nie, to daj Jennifer Lopez. To były podobno dobre. Podobno Jennifer Lopez bardzo dobra, także już ma dystrybucję ten film, Amazon go wziął, Amazon MGM. Ale ja myślę, A co jest sądzisz w ogóle... o Natasha Lyonne? Ale ja chciałem śmieszną rzecz powiedzieć, a ty mi przerywasz. Ty mi cały czas przerywasz. No bo ja tutaj chcę o poważnych rzeczach rozmawiać. Ale ja też chcę, bo to jest śmieszne, bo gdyby na przykład Jennifer Lopez w Unstoppable, powiedzmy, się liczyła, może się liczyć, bo nie ma zbyt wielu kandydatek, to ten film jest produkowany przez Bena Afflecka i Matta Damona, a teraz jest rozwód Bena Afflecka i Jennifer Lopez, więc Ben Affleck nie będzie pchał pieniędzy w to, żeby ją dać do Oscara. Więc myślę, że Jennifer Lopez ma przypał, a na Letterboxie to w ogóle jest napisane, że producentem filmu jest Matt Damon i producentem wykonawczym filmu też jest Matt Damon, także podwójny Matt Damon. Dobrze, ale ty mnie pytałeś o Natasha Lyonne. Nie, ja myślę, że to Oscar eksperci powiedzieli, że tak jest, że jest dobra i po prostu ludzie zaczęli ją brać. To wychodzi na Netflixie. No piątek. Wiem. Więc myślę, że nie. A Didi? O, ona jest mocna, ale myślę, że tego nikt nie obejrzy, ale to jest rola taka, że jakby ją na przykład Globy nominowały, tak? To ją wstawię. To się może podłapać. To jest mocna rola i to nie jest rola babci, tylko matki. Okay. Nie jest babcia z Minari, to jest matka z Didi. Matka z Didi. No dobra, dostają zajebista. I dziękujemy, jedziemy dalej. Gdyby ona dostała nominację, to było tak wielkie zwycięstwo. Ale... Jakby się obejrzał Didi... No bo jakby Cosway też nikt nie obejrzał. O, no to jest dobre, tylko to jest Apple, a nie Focus Feature. No okej, ale chodzi o to, że w kategoriach drugoplanowych pojawią takie... No takie tak, nominacje ale... na pozór losowe. No to prawda, ale to by musiało być naprawdę dużo tutaj dziwnych rzeczy, żeby Joan Chen weszła, ale w każdym razie rolę ma godną nominacji na pewno. No dobrze, aktor drugoplanowy. No ja mam na pierwszym miejscu pana Sing Sing na ten moment. Nie, no i... No ty widziałeś Brutalistę i nie masz Guya Pearce'a na pierwszym miejscu. Nie. No, no, nie. Nie. Szczególnie, że on tam gra okropnego człowieka. A no to tym lepiej. Dostał... No nie. Skurwysyn taki na drugi... No nie, to żeby Guy wygrać. Ma ideal... Nie, żeby wygrać, to przecież musi być sympatyczna rola. Mój ulubiony, ulubiony człowiek na świecie to jest ten Robert Downey Jr. z Oppenheimera. Dobra mordeczka, on to... Dobra, to był Robert Downey Jr. i Oppenheimer. A to jest Guy Pearce i The Brutal. No i mnie to nie interesuje. Nie, ja się trzymam tego Guya Pearce'a. Podoba mi się ta akurat tutaj ta rola na pierwszym. Myślę, że to ma sens. Ja sądzę, że Mark Hamill za Life of Chuck ma już wiek. Oto swoją drogą. To swoją drogą. Także no, mam tego McLeana na pierwszym miejscu, ale tak jak z każdą inną sytuacją dotyczącą Sing Sing, no nie wiem co zrobić, bo
To może być pierwsze miejsce dla mnie, ale może to też być piąte miejsce, albo w ogóle go może nie być, jeśli Sing Sing całkowicie wyleci. Więc to jest takie bardzo gdybanie w tym momencie. No właśnie, no bo ja na, też nie no, no bo na papierze ta rola ma wszystko, czego potrzebuje, żeby wygrać na drugim planie. Jeśli to jest, tak jak mówiłem już tam w poprzednim materiale, tak, że to jest człowiek, który naprawdę przeszedł przez ten program i został aktorem, no i na pewno sprawi, że widzowie będą płakać. Tylko muszą być widzowie do płakania. Muszą być widzowie, którzy to oglądają. Słuchaj, a czy są? Nie tyle, że, no nie ma. Nie tyle, że muszą być widzowie do płakania, co musi być dystrybutor, który robi kampanię i opowiada historię tego człowieka. Dystrybutor, który zajmie się Guyem Pearce'em prawdopodobnie, a nie Clarence. Ja wywalam go w ogóle, bo uważam, że Sing Sing musi być naprawdę mocny, żeby on wszedł. Jeżeli on wejdzie, to on może wygrać, ale uważam, że on nie wejdzie na ten moment po prostu. Strasznie ciężko mi jest spiąć te kategorie. Myślałem, że będzie to prostsze, ale odkąd pojawił się Mark Hamill, odkąd pojawił się Guy Pearce i być może Edward Norton, to tutaj się dzieją rzeczy ciężkie. Bardzo ciężkie, nawet bym powiedział. Więc ja się Matlina pozbyłem i na drugim miejscu nie wiem. Kalkina? Nie wiem, ja myślę, że Kalkin też może wylecieć po prostu. No może, sądzę, że Kalkin może wylecieć. No, więc ja mam chyba losową kolejność na ten moment, bo nie wiem, co z tymi ludźmi tutaj zrobić. Może mi się go ja mam Hamila na drugim miejscu, bo jest podobno standoutem z Chucka. I ma monolog pod koniec. Także jeśli Chuck jest mocny, no to może być zwycięzca. Na trzecim miejscu mam Guya Pearce'a. Na czwartym chyba Tucci'ego dam. I na piątym Kieran Culkin. O, Denzela się pozbyłeś? Pozbyłem się na ten moment, tak. No bo musiałem wstawić Hamila i musiałem wstawić Guya Pearce'a. A no żadnych nowych informacji o Denzelu nie mamy. No nie, dlatego ja McLeana musiałem wyrzucić, ale też myślałem, żeby Kalkina wyrzucić, no nie wiem. Zresztą to w ogóle idealnie widać, jak bardzo ludzie nie wiedzą, co się dzieje, że pierwsza rola ma stawkę 5 na Gold Derby. No tak, i jest to Kieran Culkin. Tak, jest to Kieran Culkin, więc myślę, że to może być najtrudniejsza kategoria i w nominacjach, i w wyścigu po wygraną. No. Jeszcze za Hamilem warto dodać, że stoi narracja tej kariery, tak? To jest jednak Luke Skywalker, to jest Joker, to jest aktor, też weteran, który nigdy nie miał nawet roli takiej porządnej, faktycznie pod nagrody, a no wydaje się, że w Chucku ma idealną do tego. No myślę, że nie wygra, ale nie wiem, ale to już jakby wygrał, to Chuck już by miał scenariusz i aktora, to jest to źle wróży. Nie wiem, czy wiesz, co innego miało taką paczkę, koda. Wiem. Może tego Hamila bym tutaj nie przeceniał, ale tak, na pewno wejdzie, też mam Tucci'ego, no tylko ja mam Denzela jeszcze. No okej. Okay. No bo tak, jak mówiliśmy, Samuel L. Jackson wyleciał. Tak. Edward Norton jest complete unknown. No i tyle. Jeśli Anora im się bardzo spodoba, to może tego chłopaka... Mogą, tak. No już pamiętajmy takie typy, na przykład chłopaka z Holdovers, tak? Ale oczywiście Anora, jeśli faktycznie będzie frontrunnerem i najbardziej kochanym filmem roku, no to mogą, no bo to jest duet, który ma ogromną chemię na ekranie podobno. No więc ja myślę, że może być, spokojnie, no. Także no, ta kategoria zapowiada się bardzo ciekawie. I tak, to chyba tyle, jeśli chodzi o kategorie aktorskie. Możemy przejść do scenariuszy, który najpierw chcesz zrobić. Możemy zrobić oryginalny, jak to się zazwyczaj robi. Dobrze, to robimy oryginalny. Oczywiście Anora jest frontrunnerem. No myślę, że to już jest prawie pewny Oscar. Nawet nie wiem, co mogłoby tutaj zabrać temu filmowi statuetkę. No tak. Potem jest Emilia Perez i The Brutalist. Czy zgadza się, że takie jest top 3?
Znaczy ja spojrzałem na swoje tam pięć, które mam ustawione na garderby i powiem ci, że się dzieją dziwne rzeczy. Niezaktualizowane i nawet nie wiem, jak miałbym je zaktualizować, szczerze mówiąc. Zresztą widać, że jest straszny rozstrzał na Gold Derby w tej kategorii. No tak, no bo jest ludzie... dużo filmów, które się mogą liczyć. No. Ludzie, ale ludzie typują Didi i September 5. To już jest naprawdę dziwne. Więc może zróbmy tak. Od czego ja nie uważam, żeby Emilia Perez miała dostać scenariusz oryginalny. Nie? Naprawdę? To jest cienki scenariusz, proszę cię. To jest lipa akurat, jeżeli chodzi... Ale uważasz, że to jest top 2 do Best Picture. I co, ma nie dostać scenariusza? No. Ja się nie zgadzam. Ja sądzę, że to jest drugie miejsce. No nie wiem, ale nie wyrzucę Saturday Night, nie wyrzucę Hard Truth. Mogę Figę wyrzucić. No Figę mogę wyrzucić akurat, to prawda. Nadam... Ale ja myślę, że Brutalist prędzej. No ale to mogę zrobić inaczej jeszcze. Mogę wrzucić Ariel Pain jeszcze. I dobra, niech będzie tak. To mam teraz Emilię Perez i Brutalist, ale mam je na miejscu czwartym i piątym. Albo inaczej. Na miejscu trzecim i czwartym. Niech będą, bo powinny być, ale ja wiem, czy to są filmy, którym jest tak potrzebny scenariusz. No jak chcą wygrać, no to może. No ja sądzę, że ten Brutalist tak jak najbardziej, bo to jest faworyt krytyków. Tak jak Zaunowy Interes miało nie potrzebować scenariusza, bo tam nie było scenariusza i co? I dostał. A dostał. Bo, dobra. Jeśli dla... dobra. Tak samo Star chyba też tak było, że nie wszyscy to typowali. A, my typowaliśmy. No my tak, ale o ile dobrze pamiętam, ale na pewno jeszcze były przypadki poza Zaunowy Interes. Przy czym Zonowi teraz faktycznie miało scenariusz bardzo jakby, wiesz, taki no, ograniczony, nie? A The Brutalist, no to nie jest taki przypadek. To jest historia całego życia w zasadzie. No może nie całego, na połowy życia. Także dla mnie Brutalist nie będzie. I no ja mam problem, bo ja to Blitz mam, a ja nie chcę tego Blitz mieć. Nie, no sorry, naprawdę. Ale jeśli to mam w Best Picture, to muszę to mieć, no po co? Bo... To scenariusz? Jak ty masz na dziewiątym miejscu, czy tam tak nisko no, i ale, ale to do czego? To z czym ma się Blitz dostać? W takim razie. Blitz się nie dostanie, zacznijmy od tego, więc. Aha, tutaj... bo czekaj. Bo ja w aktorce drugoplanowej zapomniałem, bo jej nie ma na Golemie na drugim planie, tylko na pierwszym. To może jest na pierwszym. No ale mam, ona jest na drugim podobno. No ale jeżeli nie wiadomo, to. Może nie dostanie nigdzie nawet. Zresztą i tak nie dostanie nigdzie, nieważne nawet jakby było wiadomo, na którym jest planie, zacznijmy od tego. Ale jak takie rzeczy się dzieją, to się może źle skończyć jednak dla aktorki. Szczególnie w tak nieciekawym położeniu, w jakim jest Ronan teraz, więc to tylko gorzej dla niej. Ja ci mówię, Michał, ty zostaw to Blitz, bo to ci wyszczeli na ciebie jeszcze. Ty byś miał Blitz w domu, kurwa, potem, jak tam to. A to co tam, to mam, no bo już mam to Blitz w Best Picture i co mam to mieć Best Picture bez reżyserii, bez scenariusza i bez żadnej kategorii aktorskiej? Twoje Best Picture, rób co chcesz, ja ci powiedziałem, jaka jest sprawa. A czy Nightmare Alley miała scenariusz? Nightmare Alley? Nie pamiętam. No bo jeśli nawet Nightmare Alley miała scenariusz, no to znaczy, że jednak musi coś takiego być. Sprawdzamy? Nie miało. Okej. Okay. Dobra. A Nightmare Alley było dobrym filmem i było Lightbreakerem. Dobra, a to jest cicho. Okay. Ja ci próbuję już... wytłumaczyć coś, a ty nie słuchasz. Nie, bo ja próbuję... Nie. Bo ja próbuję sobie znaleźć argument, że mogę wywalić Blizz w scenariuszu i dalej zatrzymać w Best Picture. I skoro Nightmare Alley miało nominację do Best Picture z samymi trzema technicznymi, to Blitz dostanie tam ten dźwięk i co tam chce dostać i będzie git. Jest okej. Okej, to mi się zwolnił slot. Mam Saturday Night. Na pewno. To na drugim to mam, bo uważam, że to jest pewniak w tej kategorii.
I potem mogę wstawić Real Pain albo Hard Truths albo Figę. Ja dałem Hard Truths na ten spot jedynej nominacji poza Saturday Night. No to jest Mike Lee, on zawsze ma nominację. No. Ale to jest Mike Lee, nie? To jest też scenarzysta. Jason Reitman i Mike Lee to są po prostu tacy ludzie, którzy zawsze mają. Jak tylko można im dać, to się im daje. Dlatego to Ariel Pain ja zostawiam. To nie jest jednak jakiś uznany scenarzysta i też wątpię, żeby to był tak dobry scenarzysta. Kto dystrybuuje Hard Truths? Czy to w ogóle nie ma dystrybucji? Blicker Street! Aha. Ale to samo pójdzie. To myślę, że nie masz... Nie, nawet nie ten. To jest taka kategoria, no, no że nie. Nie musi mieć. Mas też miała samo pójść przecież. Ale dobra, Mas to był debiut. A to jest, który ma za wszystko nominację za scenariusz, jeżeli jest dobre. No dobra, ale zakładam, że tego poprzednie... Czy wiem, że pewnie nie wiesz, ale zakładam, że tego poprzednie filmy miały lepszych dystrybutorów. Wątpię, szczerze mówiąc, żeby... Mr. Turner miał jakiegoś super dystrybutora albo Happy Go Lucky. To są to... Nie. Myślę, że nie ma aż tak dużego wpływu, jeżeli chodzi tylko o kategorię scenariuszową. Po prostu scenarzyści wiedzą, że to jest film Mike'a Lee i to się ogląda i to się docenia. Ale mogę się myśleć. No to jest piąte miejsce. To jest piąte miejsce. No dobra, okej. Okay. To wstawię tego Mike'a Lee też. No ale no jest Real Pain i jest Figa, nie można zapominać. Także sprawa otwarta moim zdaniem. Jest otwarta jak najbardziej. Ciężka kategoria, następna. Zawsze scenariusze są proste. No. Widzę, że trudny rok nas czeka. No tak, jest ciężko. Scenariusz adaptowany. Life of Chuck wygrywa. Dziękuję bardzo. Wspaniałe, piękne życie pana Chucka. Prosto z Toronto do Oscarów. Ale odpowiedziane od tyłu. Ale od tyłu. Widziałeś takie rzeczy? No nie. Tenet po prostu. Albo Memento. Albo Nieodwracalne, mój ulubiony z tego gatunku. Piękny gatunek. Z Memento, Nieodwracalny i Life of Chuck. No, niezła tak, trylogia. No ten Chuck tutaj pasuje, szczególnie jeśli to jest crowd pleaser, jeśli sprawi, że ludzie się dobrze poczują. A przedtem mieliśmy Sing Sing, znaczy ja miałem Sing Sing, które ale wiesz co, ale wiesz co jeszcze będzie fajne przy Life of Chuck? Myślę, że ten, no bo to jest adaptacja Stephena Kinga i jak tam dostaną Oscar, to będzie taki wow, Stephen King, thank you, you wrote so many books, so many screenplays were written, finally Oscar. I też ten Mike Flanagan, który nie wiem, wydaje mi się, że on to pisał też, ale no. On jest jakiś taki bardzo kochany w środowisku serialowym i no, to jest, to nie wiem, to jest środowisko, które głosuje, ale które jest w Akademii. Chodzi mi, że to może być po prostu taki moment też tych Oscarów w miarę taki, no wiesz, pod publiczkę. Znaczy, że no faktycznie tak ludzie się będą cieszyć, że on, wiesz, od jakiegoś tam no-name'a z Netflixa, który powoli budował faktycznie swoją markę, zrobił ten film. Też jeszcze z takimi aktorami, którzy powiedzmy też jakichś szans Oscarowych nie mieli nigdy, jak właśnie Mark Hamill czy Tom Hiddleston i wszedł i zgarnął tę statuetkę i to będzie taki moment, że należało ci się, nie? Fajnie, że tutaj zaszedłeś. Także ten Life of Chuck idealnie, myślę, że się w ten scenariusz nam wpasowuje. No. To prawda. No potem mam Sing Sing na drugim miejscu i tak. Pomijając to, że Sing Sing może zupełnie wylecieć, tak? Dlatego ja Sing Sing mam na piątym miejscu, no. Tak. Okay, ale przesunę Konklawę. No Konklawę to musi być. I co masz na trzecim w takim razie? No na trzecim mam The Room Next Door. Okej, no ja też mam w piątce. Mam The Room Next Door i mam Nickel Boys. Ja też, ale Room Next Door to jest chyba taki scenariuszowy film, nie? Tak, jest. Dialogi, no.
Almodovara lubią w tej branży bardzo, więc to też jakby bez problemu. No tylko mnie ta Diona zastanawia. Ale... A, to nie. Ale Diona no... jest już chyba... Nie, nie jest nisko na Gold Derby, no ale stawkę ma na taką niską. Nie, myślę, że przed Duną to jeszcze jest Night Beach. No nie, no ja sądzę, że tutaj Duna może spokojnie wejść. A, no może, wiesz, tu no jest bo, no bo takie filmy na ogół takie filmy też mają nie dostawać nominacji. A potem jednak... Ale też no, mi się wydaje na przykład... Ale jak pierwsza Duna dostała nominację, to dlatego, że nie było co nominować. Bo tam była normalnie konkurencją było West Side Story, z tego co pamiętam, więc... No ale przecież West Side Story to był film z Best Picture, więc też nie to, że ale... nie ma konkurencji. A tutaj konkurencją jest The Room Next Door, które moim zdaniem w Best Picture nie będzie. Nickel Boys, które może też do Best Picture nie wejść, bo może być zbyt eksperymentalne. No i co? I The Piano Lesson. No, a co ty chcesz od The Piano Lesson? Ja ci mówię, no to, że, to, że Duna jest mocnym filmem i... Jest mocnym filmem, ale tu masz naprawdę mocne scenariusze. Myślę, że teoretycznie faktycznie to, że nie są w Best Picture, chociaż ja akurat mam i The Room Next Door i Nickel Boys Best Picture, czyli ja mam dosłownie mam 5 filmów Best Picture w tej kategorii. Ja nie wiem, czy ma się tłumaczę, skoro ja mam 5 filmów z Best Picture. No, to ma sens idealny, jak na razie dla mnie. Ale no, Duna może wejść, ale mówię ci, Duna wtedy nie walczyła z niczym dosłownie w tej swojej kategorii, dlatego weszła. Tym bardziej nie ma potrzeby, żeby druga wchodziła. Ale no, może być, no, kto wie. Mogą przepchnąć. No nie twierdzę, że nie mogą, ale twierdzę, że mi to śmierdzi. No. No okej, okay, no to zostanę bez tej Duny i tyle. I trzeba skończyć, bo wyszła godzina równo w tym momencie. Znowu? Także yes. To były nasze typy. Dziękujemy bardzo za słuchanie. Prosimy o subskrypcję. Prosimy o lajka. Prosimy o napisanie w komentarzu, czy wy również kochacie kopać leżących, tak jak Akademia, kiedy nominuje Sebastiana Stana za Donalda Trumpa. Do widzenia. Albo czy kochacie Sebastiana Stana? Ja kocham Sebastiana Stana.